Cześć! Za mną jest autostrada A2 i w dzisiejszym filmie chciałbym Wam powiedzieć więcej informacji o autostradach, o tym, jakie mamy typy, co to jest autostrada, co to jest droga ekspresowa oraz przede wszystkim, jak bezpiecznie poruszać się po takich drogach. Jeździmy tutaj z bardzo dużą prędkością i dla młodych kierowców często może być to duży stres, dlatego oglądajcie do końca, ale przede wszystkim zasubskrybujcie teraz ten kanał, ponieważ pojawiają się tutaj nie tylko zagadnienia związane ze zdaniem egzaminu na prawo jazdy, ale również poradniki, które osobom, które już mają prawo jazdy, mogą pomóc przyswoić wiedzę i umiejętność poruszania się samochodem. Niech Was nie zdziwi tutaj otoczenie placu zabaw, ale cały czas jesteśmy na autostradzie. Jestem teraz na MOP-ie, czyli miejscu odpoczynku podróżnych, a na takim MOP jeszcze zaraz zjedziemy i o tym Wam opowiem w późniejszej części filmu. Zacznijmy od takiej krótkiej teorii, czyli co to jest w ogóle autostrada? Parafrazując prawo ruchu drogowym, autostrada to jest dwujezdniowa droga, która nie ma żadnego ruchu poprzecznego, czyli że wszystkie skrzyżowania są jakimiś takimi węzłami, wiaduktami, nie mamy tam świateł, po prostu nic nie jeździ poprzecznie i jest ona przeznaczona do szybkiego przemieszczania się z punktu A do punktu B, jest przeznaczona tylko dla ruchu samochodowego, czyli rowerem albo konno na autostradzie nie pojedziemy. Natomiast droga ekspresowa może być albo dwujezdniowa, albo jednojezdniowa i w wyjątkowych sytuacjach mogą się zdarzyć tam skrzyżowania, poprzeczny ruch samochodów. Jakie prędkości obowiązują na autostradzie i na drodze ekspresowej? Na autostradzie 140 km na godzinę, na drodze ekspresowej jak mamy dwa pasy 120, jak mamy jeden pas 100 na godzinę. I oczywiście są to prędkości dla samochodu osobowego. Oczywiście możemy mieć też ustawione znaki, które nam zniżą tą prędkość i na przykład będzie ograniczenie do 120 km na godzinę na autostradzie albo nawet do 90. Autostrady i drogi ekspresowe są również wyposażone w całą potrzebną infrastrukturę, tak jak takie miejsca jak te, gdzie jesteśmy, które służą do tego, żeby odpocząć podczas podróży. Również co jakiś czas są rozstawione na autostradach budki, takie telefoniczne, gdzie w razie czego możemy wezwać pomoc, szerokie pasy awaryjne, więc jeżeli coś złego się stanie na autostradzie, to również mamy gdzie zjechać, gdzie rozstawić trójkąt. W jakiej odległości na drodze, na autostradzie i drodze ekspresowej od samochodu należy rozstawić trójkąt? 100 metrów. To z tego względu, że na drodze ekspresowej i autostradzie jedziemy bardzo, bardzo szybko i potrzebujemy mieć duży dystans między trójkątem, który ostrzega, a faktycznym samochodem. Także naprawdę dobre 100 kroków odejście, jeżeli cokolwiek Wam się na autostradzie stanie i najlepiej wyjść z samochodu, przejść za barierki i wezwać pomoc drogową, czy też potrzebne służby. Autostrady oznaczamy literką A i jakąś cyferką, na przykład A2, A1, A4, i tak dalej, natomiast drogi szybkiego ruchu S, S5, S11. W Polsce mamy w sumie trzy takie główne autostrady, które mają powyżej kilkuset kilometrów. Jest to autostrada A1, A4 i A2, a cała reszta autostrad to są takie krótkie odcineczki, jakieś obwodnice miasta, tak jak A8, obwodnica Wrocławia i mają one 30 czy tam 40 kilometrów. Jeżeli chodzi o S-ki, to mamy cztery takie najdłuższe S-ki powyżej 300 kilometrów i faktycznie sporo jakichś takich krótszych S-ek, które mają 100-150 kilometrów albo też są obwodnicami i kilometrów mają tylko 15. Na S-kach i autostradach mamy również kilka zakazów. Między innymi nie możemy się zatrzymywać, nie możemy zawracać, nie możemy cofać, a na autostradzie nie możemy jeszcze holować. Więc jeżeli będziemy mieli usterkę samochodu, no to tylko i wyłącznie laweta. Na autostradę nie możemy też wjechać żadnym pojazdem, który nie rozpędzi się do 40 km na godzinę. No to co? Teorię już mamy, więc wsiadamy do samochodu i jedziemy. Pokażę Wam, jak bezpiecznie po tych S-kach i autostradach jeździć. Zacznijmy oczywiście od wjazdu na autostradę, tudzież S-kę, czyli drogę ekspresową. Tak jak mówiłem, są to, jeżeli chodzi o taki styl jazdy i to, co chcę Wam przekazać, to są to, powiedzmy, takie same drogi i również wjazdy są prawie że takie same. Chodzi o to, jak się po prostu mamy zachowywać na tych drogach, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Ok, w tym momencie zbliżamy się do wjazdu na S-kę i już widzimy oznaczenia. Spójrzcie na tą zieloną tablicę. My chcemy jechać na Poznań, na drogę szybkiego ruchu S5. Czyli wiemy, że będzie to drugi zjazd. I jesteśmy na jakiejś wiosce. Także to nie jest tak, że autostrada to zawsze ojej, blisko dużego miasta. Dobra, i widzimy, że drugi zjazd to jest już droga szybkiego ruchu. Więc jeżeli się pomylimy i przez przypadek sobie tu wjedziemy, mamy znak droga szybkiego ruchu, ograniczenie do 60, może się okazać, że będziemy musieli naprawdę kawał drogi nadganiać. Ważne jest to, żeby na takich zakrętach nie szarżować, szczególnie przy zjazdach. Jak wjeżdżamy, to jeszcze ta prędkość nie jest
dla nas aż tak duża. Dobra, i teraz będziemy wjeżdżali na pas rozbiegowy. I to jest pas, na którym my powinniśmy się rozpędzić do jak największej prędkości. Trzeci bieg, więc gaz do dechy i już patrzę w lusterko, co się dzieje. Dobra, kierunkowskaz, widzę, że ludzie mi ładnie zjeżdżają i delikatnym ruchem zjeżdżam. I czwóreczka, 5000 obrotów, i gaz do dechy, i piąteczka. I jesteśmy już na drodze szybkiego ruchu. Jadąc na autostradzie, czy tam drodze ekspresowej, przede wszystkim musimy zachować spokój. Trzymamy sobie dwoma rękoma kierownicę. Jesteście właśnie na najbezpieczniejszej drodze, na jakiej możecie być. Właściwie jedynym zagrożeniem, które może się wydarzyć na autostradzie, to jest to, że wjedziecie w samochód, który jest przed Wami, albo ktoś wjedzie w Was. Poza tym ciężko tu jakikolwiek wypadek. Jeszcze jedna rzecz, to jest niedostosowanie prędkości na zjazdach i po prostu możecie walnąć w barierkę, jeżeli za szybko będziecie jechać. Ale skupmy się na tej autostradzie. O co chodzi z tym, że ktoś może w nas wjechać, albo my wjedziemy w kogoś? Chodzi o to, że na autostradzie jedziemy z bardzo dużą prędkością. I na początek zachęcam, żebyście jechali tak jak ja teraz. 90 km na godzinę. Za tirami, spokojnie, żebyście się oswoili z tą prędkością. To już jest naprawdę duża prędkość. Ale jeżeli w końcu po długim czasie jeżdżenia 90-100 na godzinę powolutku dojdziecie do momentu, że czujecie się pewnie i będziecie jechać już 140 km na godzinę, to musicie wiedzieć, że w ciągu jednej sekundy takiej prędkości pokonacie niecałe 40 metrów. Czyli jakieś 10 takich miejskich samochodów ustawionych jeden za drugim. 40 metrów w ciągu sekundy. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża odległość. Jeżeli my będziemy jechali na przykład 20 metrów za tirem, znaczy za tirem to nie, bo 140 na godzinę, tiry tyle nie jeżdżą. Jeżeli będziemy jechali 20 metrów za jakimś samochodem i nagle z jakichś przyczyn ten samochód gwałtownie zacznie hamować, to nie ma najmniejszej szansy i my z impetem wjedziemy w tył tego samochodu. I przy takich prędkościach i my jesteśmy zmiażdżeni, i ten samochód jest zmiażdżony, no katastrofa na miejscu, bardzo możliwe, że już nie wyjdziemy z tego samochodu żywi. Dlatego tak ważne jest trzymanie dużej odległości na autostradzie. I jaka to jest duża odległość? Jakiś czas temu weszły przepisy, które mówią, że musimy trzymać odległość wynoszącą połowę prędkości. Czyli jeżeli jedziemy 140 na godzinę, no to 70 metrów. Tylko że nie wiem jak Wy, ale ja nie mam dalmierza laserowego w oczach i mi ciężko jest ocenić, czy ja jestem 60 metrów, 40 czy 70. Tak wiecie, kilometr od 100 metrów to odróżnię, ale tak dalej, no ja jeszcze jestem facetem, to mam męską miarę, no dramat generalnie. Jest lepszy sposób, który sprawdzi się nie tylko na autostradach, ale wszędzie. Jest to zasada 2 sekund. Albo 3 sekund, tak dla bezpieczeństwa. Chodzi o to, że skoro w ciągu sekundy przejeżdżamy te 40 metrów, no to żeby mieć powyżej 70 metrów, potrzebujemy 2 sekundy odległości. Dajmy na to. A czas jest już dużo łatwiej policzyć. Jak to robię? Spójrzcie teraz. Tablica kurnik. Patrzę na nią i na tira. Ok, teraz tir przejechał i liczę. 1, 2, 3. I dopiero teraz ja jestem przy tablicy kurnik. To znaczy, że jestem te 3 sekundy od tego tira. Czyli to będzie jakieś 100-120 metrów, gdybym jechał te 140 km na godzinę. Ale dlaczego akurat tak ważny jest czas tych 2-3 sekund? Dlatego, że w takiej idealnej sytuacji, kiedy ja będę jechał tak i będę wyspany i skupiony i patrzę na tego tira, to mój organizm, moje ciało, moje mięśnie będzie potrzebowało około sekundy, żeby zacząć hamować, kiedy zobaczę, że ten tir wdusi hamulec w podłogę. Potem potrzebuję oczywiście drogę hamowania, potrzebuję czas, żeby samochód zaczął hamować, żeby wszystkie systemy, jeżeli jakieś były, bo jadę korsą, żeby wszystkie systemy w samochodzie zaczęły działać, więc te 2-3 sekundy to jest bezpieczny czas, że w razie czego ja wyhamuję. No dobra, ale tak naprawdę na autostradzie jesteśmy w stanie troszeczkę ocenić odległość. Z tego względu, że tak jak widzicie, dokładnie co 100 metrów mamy takie biało-czerwone słupki po prawej i po lewej stronie. I te słupki są ustawione dokładnie co 100 metrów. Więc jeżeli ja jestem tutaj i tir byłby przy kolejnym słupku, to wiem, że ta odległość wynosi 100 metrów. Na tych słupkach mamy też zapisany kilometr drogi oraz metr drogi. Więc w razie potrzeby wezwania pomocy jesteśmy w stanie określić, gdzie dokładnie
jesteśmy. No bo jak zadzwonimy na 112 i powiemy, że na A2, no A2 ma tam 400 km w Polsce, więc raczej będzie ciężko. No dobra, jedziemy sobie tak za tym tirem, ale może warto byłoby wyprzedzić. Okej, zaczęło padać, ale tym się nie przejmujemy, deszczu się nie boimy, z cukru nie jesteśmy. Mam nadzieję tylko, że mnie dobrze słychać w tym momencie, moi kochani. Jak wygląda wyprzedzanie na autostradzie? Cały czas musimy mieć z tyłu głowy to, że jedziemy bardzo szybko i przede wszystkim nie możemy wykonywać gwałtownych ruchów. Zaczniemy od sygnalizacji. Spoglądam w lusterko, ok, nic nie jedzie, więc wrzucam kierunkowskaz i ja daję mu jedno, drugie mignięcie, żeby na pewno wszyscy widzieli i teraz prawie nie przekręcam kierownicy delikatnym ruchem. Zmieniam pas i dodaję gazu. Pamiętajcie, że możecie ze spokojem wyprzedzić samochód. Jeżeli tutaj tir jedzie 90 na godzinę, to ja mogę go wyprzedzać z prędkością 110 na godzinę. Natomiast jeżeli tylko go wyprzedzę i będzie miejsce, tak jak tutaj, to wrzucam sobie prawy kierunkowskaz, czekam tą sekundę i bardzo delikatnym ruchem zjeżdżam na prawy pas. Nie jeździmy lewym pasem. Znaczy ogólnie nigdzie nie jeździmy na lewym pasem, ale na autostradzie przede wszystkim. Więc jeszcze raz, lewy kierunkowskaz, czekam tam jedno, drugie mignięcie, widzę, że nikt na pewno nie jedzie, delikatny ruch, wyłączam kierunkowskaz, dodaję gazu i teraz mogę się rozpędzić tak naprawdę do tylu, do ile mi przepisy pozwalają, czyli w tym momencie do 120, bo mimo, że jesteśmy na autostradzie, to jest to obwodnica Poznania i tutaj po prostu mamy, o matko, ale jasno, i tutaj mamy po prostu taką prędkość. Mamy trzy pasy, więc ja również mogę wyprzedzić kierunkowskaz, czekam, lusterko, leciutki zjazd i dodaję gazu. Trzypasmowa autostrada. Super. Za chwilę będziemy zjeżdżali na odpoczynek, na tak zwany MOP. I tutaj po prawej stronie już widzicie dużą tablicę informującą, że za pół kilometra, czyli za chwilkę, będzie MOP, miejsce odpoczynku podróżnych. I tam co jakiś czas zalecam zjechać. Na tej tablicy mamy też informację, że poza tym, że jest to MOP, jest to też stacja benzynowa, no już z daleka widzimy, że za chwileczkę na ten Orlen będziemy zjeżdżać. I już zjazd się zaczyna. Więc ja na jakieś 100 metrów przed włączam kierunkowskaz, patrzę w lustereczko profilaktycznie i bardzo delikatnym ruchem zjeżdżam. I gdy jestem na tym pasie, to zaczynam hamować. I powolutku zwalniamy do jakichś 60. I już na tym pasie, ale na tym pasie dopiero zwalniamy. Tutaj widzimy, mamy już 50, hamujemy, czwóreczka. Pamiętajcie, naprawdę. Zjazd ze 140 do, oho, tutaj nawet 30, to jest bardzo duża różnica i możecie być zaskoczeni. No i my w tym momencie pojedziemy sobie tutaj i na ten MOP chcemy zjechać. Po prawej stronie mamy stację benzynową, a my chcemy się udać po prostu na parking, na którym są darmowe toalety, na którym jest jakaś infrastruktura do tego, żeby sobie odpocząć. No i jak widzicie, jest bardzo dużo tirów na takich MOPach, bo też kierowcy tirów tutaj śpią. O, i mamy nawet taki malutki parczek na tym MOPie, więc idziemy i opowiem Wam troszeczkę więcej o opłatach za autostrady. Dobra, tutaj na parkingu zostawiamy sobie nasz samochód i idziemy teraz, jesteśmy na MOP Tulce, także pokażę Wam, zobaczcie jak tutaj jest w ogóle ładnie i to jest przy autostradzie, mamy taki jakby lasek, także możemy sobie pospacerować troszeczkę i chodźcie, usiądziemy na jakąś ławkę i zaraz Wam poopowiadam troszeczkę więcej na temat płatności z autostrady, ponieważ niestety, ale w Polsce część autostrad jest płatna. I żeby było trudniej, to mamy różne ceny za kilometry na różnych tych autostradach. Niektóre są płatne, niektóre są darmowe. Autostrady przede wszystkim dzielimy poza tym, że są płatne odcinki i darmowe odcinki, to dzielimy na odcinki, które są zarządzane przez GDDKiA, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i są to, nazwijmy to, państwowe autostrady i są też autostrady, które powstały i są operowane przez prywatne firmy i powstały przez współpracę publiczno-prywatną i taka firma nazywa się koncesjonariusz. I żeby było jeszcze trudniej, to są odcinki płatnych autostrad prywatnych, gdzie cenę za kilometr ustala koncesjonariusz i są odcinki prywatnych autostrad, gdzie cenę za kilometr ustala ministerstwo. I tak na przykład autostrada 2, czyli ta, po której teraz sobie jedziemy, ma aż 3 odcinki, które mają różne stawki za kilometr i dodatkowo ma jeszcze odcinki darmowe. Więc jeżeli będziemy sobie ją jechać od granicy z Niemcami do Warszawy, no to napotkamy właśnie 3 różne stawki za kilometr, 2 różne systemy płatności i odcinki darmowe.
Więc warto po prostu przed wyjazdem na daną trasę dokładnie zobaczyć, gdzie, co, ile kosztuje, gdzie, za co będziemy płacić. No właśnie, jak się za te autostrady płaci? Tutaj również mamy dwa takie, no nawet trzy systemy. Pierwszy system to jest system, gdzie płacimy po prostu na autostradzie na bramkach. No i mamy dwie możliwości tych bramek. Bramki, które są przed wjazdem na autostradę na tam węzłach i po zjeździe. To jest taki dosyć prosty system, bo nie powoduje on korków już na samej autostradzie. No i mamy też taki system, gdzie bramki są umieszczone na autostradzie co jakiś czas i tam po prostu płacimy za odcinek. I płatność też może wyglądać tak, że pobieramy bilecik w punkcie, gdzie wjeżdżamy na autostradę i przy zjeździe pokazujemy bilecik i w zależności od tego, ile przejechaliśmy, tyle płacimy. W internecie znajdziecie szczegółowe stawki, ile kosztuje dany odcinek danej autostrady, bo tak jak mówiłem, te stawki są różne. I od niedawna jeszcze mamy system takich elektronicznych płatności, czyli po prostu w telefonie wykupujemy sobie bilet, co w teorii jest mega wygodne, no bo nie ma żadnych korków na autostradzie, no ale musimy pamiętać, żeby przed wjazdem na autostradę, czy tam w domu, po prostu kupić sobie na ten dany odcinek w aplikacji, ona się nazywa Etol, wpisujemy tam dane samochodu i kupujemy bilet na przejazd na autostradę. Niestety tylko część autostrady A2, jeżeli dobrze pamiętam A4, jest tak płatna, więc na przykład tak jak mówię, jak jedziemy A2, no to mamy jedne bramki z jedną ceną, drugie bramki z drugą ceną, odcinki darmowe i fragment, gdzie musimy zapłacić tym etolem. No i czas wyjechać ze stacji, czy tam z MOP-u, tak jak teraz jesteśmy. I wyjazd jest analogiczny do wszystkich wjazdów na autostradę, czyli pas rozbiegowy, na którym się rozpędzamy, bo nie możemy absolutnie wjechać na autostradę stojąc. Przed nami jest tir, niech on wjedzie pierwszy i my sobie tutaj za nim wjedziemy. Dobra, i cyk. Za chwileczkę będziemy zjeżdżać z autostrady i tutaj skończy się przygoda z tym odcinkiem. Mam nadzieję, że wiele Wam pomoże, ale poczekajcie, pokażę Wam, jak wygląda zjazd. Po prawej stronie za chwilę zobaczycie trzy takie biało-niebieskie znaki, które będą pokazywały, za ile metrów jest zjazd. Pierwszy znak 300 metrów. I już w oddali widzimy tablice, które informują, jakie drogi gdzie są. 200 metrów, 100 metrów, cały czas jadę z przepisową prędkością i jak jestem już tak 100 metrów przed zjazdem, to wrzucam prawy kierunkowskaz. Delikatnie ściągam nogę z gazu, patrzę w lusterko, zjeżdżam i dopiero kiedy jestem tutaj, zaczynam sobie hamować. Po to, aby po prostu nie hamować ludziom na autostradzie. Tutaj jeszcze mogę jechać z prędkością autostradową do momentu, kiedy nie zobaczę jakiegoś znaku, tak jak tutaj stówka. Ok, ja wiem, że chcę jechać na Poznań, patrzę na znaki, 80 na godzinę tutaj mamy na tym pasie i za chwilę 60. I słuchajcie, stosujcie się do tych znaków, naprawdę, ponieważ ja teraz jadę 60, mi się wydaje, że ja stoję, bo przed chwilą jechałem 140 na godzinę. Natomiast jeżeli Wy byście wjechali w taki zakręt, jeszcze tak jak teraz, pada deszcz, zakręt, górka i będziecie jechać 100 na godzinę, tragedia gotowa. No i mamy znak, że koniec autostrady, jesteśmy w Poznaniu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że obejrzeliście ze mną, no ja Wam nagrałem, a Wy obejrzeliście ten filmik. Mam nadzieję, że już subskrybujecie ten kanał, jeżeli nie, to będzie mi niezmiernie miło, ponieważ chcę stworzyć z Wami naprawdę fajną społeczność. Także jeszcze raz dziękuję, sekcja komentarzy jest dla Was, jak zwykle tam możemy się zobaczyć, także czekam na subskrypcję, łapkę w górę, no i piszcie, co Wy sądzicie o tym filmie. Jeszcze raz dzięki. Hej!